Siemanko wszystkim, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z The Huntera. Znajduję się obecnie w tej części południowoamerykańskiego rezerwatu, czyli w części, w której do tej pory jeszcze nie polowałem, więc jestem ciekaw, jaka tutaj jest zwierzyna. I powiem wam, że chyba będzie to ostatni odcinek, nie z The Huntera, tutaj nie martwcie się, ale ostatni odcinek tutaj w południowej Ameryce, w tym południowoamerykańskim rezerwacie, gdyż odkąd wróciłem do The Huntera, to tak nagrywam po 5 odcinków w danym rezerwacie, bo jak przestałem jakiś czas temu, ponad rok temu chyba nagrywać The Huntera, no to trochę rezerwatów od tego czasu wyszło, więc tak sobie te rezerwaty postanowiłem ogrywać po kolei. No i chciałbym się przenieść po prostu w następnym odcinku na najnowszy. O, czy ja tam coś widzę? Nie, nie to, chwilę. Chciałbym się przenieść na najnowszy. O, proszę. Jeleń szlachetny. Do najnowszego rezerwatu, czyli do tego, który jest w USA, w górach skalistych. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale on w sumie wyszedł nie tak dawno temu. Więc chciałbym teraz tam się przenieść, tam sobie popolować. I to właśnie się stanie już w następnym odcinku. Czekajcie, te jelenie są daleko czy blisko? Czy one mi w ogóle znikły? Już się bałem, że mi zniknęły. To jest 120... O, tam mi pokazuje 700. O nie! 120 metrów, to jest kurczę blisko. Ja tutaj muszę być po cichu, bo nie chciałbym spłoszyć. Fajnie, fajnie. Początek odcinka, już udało mi się jelenie znaleźć. Tylko coś nie mogę tej mojej rozstawianej ambony rozstawić. O, dobra. Niech będzie tutaj. No i teraz pytanie, z którego sztucera do tych jeleni strzelać? Ja tutaj po cichutku się skradam, no nie ma opcji, żebym takie stado spłoszył. Dobra, 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 wchodzimy. I teraz. Ej, gdzie one się podziały? Noż, kurde, to ja tak się skradam wszystko, żeby ich nie spłoszyć. Czym one się spłoszyły? Rozstawianie mambony? Usłyszałyby to? To jest aż takie głośne? Kurde. No nie wierzę po prostu. No nic. To miałem teraz dosyć dużego pecha. Więc pozostało mi teraz je wytropić, gdyż raczej nie uciekły daleko. Dobra, mam je. Czekajcie, gdzieś tu był samiec. Dostał. O, tutaj to nie wiem, czy trafiłem. I tak z jeszcze jednego może. I tutaj też nie wiem, czy trafiłem. No to teraz zobaczmy. No te jelenie skubane myślały, że mi uciekną. W sumie wiele razy w tej grze jelenie myślały, że mi uciekną, lecz no im się to nie udało po prostu i tym razem też. No i teraz nie wiem, który z nich dostał, który nie. Więc sobie trochę postrzelam. Jak to mam w zwyczaju, a potem będę tropić. Ale nie spodziewałem się, że mi uciekną. One chyba musiały... Wiatr był w sensie... Po mojej stronie, w sensie nie był wiatr skierowany w ich stronę, więc nie mogłem je wyczuć. Naprawdę rozstawienie tej ambony jest aż takie głośne? Czy one ją zauważyły? Nie mam pojęcia. Zaraz tutaj się... Oho, co tam jest? Jeleń szlachetny. Jeszcze jeden? No nie, no dobra, chyba mu odpuszczę. Ja muszę tutaj wytropić, bo trafiłem co najmniej parę. Chyba, że ten będzie tak jakoś ładnie wystawiony na strzał. I czy też ja za dużego kalibru nie użyłem? To się zaraz okaże. Dobra, chwilę. Ej, nie ma skażenia polowaniem? Tutaj? Zaraz się okaże, że żaden z nich nie padł, którego trafiłem. Niemożliwe, żebym nie trafił ich. Przecież była nadstawa na 100 metrów. A one były tak mniej więcej 100 metrów. No właśnie, więc tutaj jakiś został trafiony. To teraz one chyba wszystkie uciekały w jedną stronę. Wystarczy pójść tym tropem i liczyć na to, że zaraz któryś padnie. No kurde, poluję dokładnie tym samym sztucerem. Mam taką samą amunicję, jak w poprzednim odcinku. Tylko że w poprzednim odcinku to ja polowałem na woły, które są kurde większe i padały te woły jak muchy. To było jedno z moich najlepszych polowań po prostu w tej grze. No co jest, niby tam słyszę tego jelenia i nigdzie go nie widzę, aż tak daleko on by był.
Dobra, pal go licho, ja muszę tutaj wytropić. I dalej nie ma skażenia polowaniem. Co jest? Zaraz się okaże, że ja serio żadnego z nich nie ustrzeliłem wystarczająco dobrze. I to bym się zdziwił akurat. No ale dobra, pójdę tropem, jeszcze jestem dobrej myśli, może zaraz któryś się wykrwawi. Na przykład ten samiec, bo mi się wydaje, że tego samca trafiłem. Oho, chyba jednak nie. No tam się drze jakiś jeleń, w ogóle go nie widać. Dobra, zostawię go. O, jest! No dostał. Dostała właściwie, bo to samica. No i coś tu musi mi paść. Nie ma opcji, że nie. Zaraz mi się amunicja, kurde, skończy. O, krwawienie bardzo małe. Kurde. To jest ten samiec i on ma krwawienie bardzo małe. Dobra, to ja sobie go może na razie odpuszczę. I sprawdzę tamtą samicę, którą postrzeliłem niedawno. To gdzieś tu chyba było. O! O, wół jeszcze tu jest! Super! Tylko jeżeli z tymi wołami będzie taki problem jak teraz z tymi jeleniami, to ja pierdzielę, jakieś słabe te moje. No widzicie, musi być zachowany balans w przyrodzie. Tak jak poprzednie polowanie, to ja po prostu się czułem jak król dżungli. Wszystko udało mi się upolować, co chciałem. Woły i coś tam jeszcze upolowałem, nie pamiętam co. Tak dzisiaj może być problem niestety. O, była plama krwi duża i krwawienie co? Bardzo małe. O dobra, jest skażenie, czyli któryś tutaj padł. Tylko jeden z tylu? Kurde no. Serio, musi być zachowana... Musi być zachowany balans w przyrodzie. Dobra, zaraz się tutaj wytropi i... Ale kurde, no jak te woły tutaj są, to ja w sumie z chęcią bym je upolował. Chwilę, 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 bo... A kto wie, czy one mnie nie zaatakują? Dobra. Bo może już na mnie biegną. Z tymi wołami to nigdy nie wiadomo. No. Ej, są! Dobra, to strzelam do tych wołów. Kurde, bo te jelenie to tak na razie słabo coś. O, tu jest mulak jeszcze, ale nie, ja tam widziałem gdzieś... A, to mulaki są, kurde, tak stały w tym deszczu, że ja myślałem, że to są woły. Dobra, może być i mulak. Tylko czekajcie, nie ten sztucer. Chwilę, one są daleko. Jak już mam tę lornetkę z dalmierzem, to z niej wolę skorzystać. O, jest wół, dobra. No i teraz... No, mulaki spierdzieliły. Chociaż nie, coś tam widzę, ale... Gdzieś tam był i się schował. Jest, dobra. Tu jest ten wół. Dobra, on tam może zaraz padnie. Gdzie jest ten mulak? Chwilę, jeszcze raz tego mulaka, żeby zaznaczyło. Ło, tak daleko? 250 metrów? Wezmę nadstawę 300, tylko nie wiem, czy to mi, wiecie, przeleci przez te liście tam. A, strzeliłem na oślep. Dobra. Koniec tego siedzenia. Czas wytropić. Po pierwsze, tego jelenia, który gdzieś tutaj sobie szedł. I gdzieś tutaj sobie chyba padł, tylko nie wiem gdzie. Straciłem w ogóle jego trop. Który to może być? Nie, tutaj to jest jakiś wół. Tu też jakiś wół? Kurde, gdzie jest ten jeleń? No musi gdzieś tu być. Tu puma jeszcze, o kurde. To nieźle. Dobra, mam. Mam ten trop. Już jest... Już leży tam, widzę, dobra, no to fajnie. Czekajcie, zobaczę. No jest tutaj jeszcze jakieś jedno skażenie polowaniem, czyli ten fioletowy obszar, czyli coś tutaj powinno jeszcze niedługo leżeć. Ja teraz to się boję, że ta puma mnie zaatakuje. No jest, tak średnio trafiłem niestety. Dobra, to ja idę teraz w przeciwną stronę. Sprawdzić, co mi tam padło, czyli czy jakiś jeleń mi tam padł? Chociaż wątpię, ja nie wiem, tak niefortunnie jakoś strzeliłem do nich, chyba że to jest jedyny jeleń tutaj, który padł. Liczę, że ten wół może padł, albo chociaż ten mulak. Zaraz zobaczymy. I tutaj jest jakieś eleganckie trafienie. Chyba ten, no właśnie, ten wół. Dobra. O, już tutaj leży, kurde.
Ej, to ten jeszcze jeden, który tutaj był i którego widziałem. Ja myślałem, że to był ten sam. Ej, chwilę, coś tu słyszę. Wiedziałem, że mnie atakują. Dawaj, ho. O panie. Chwila, szybko rozstawiaj, bo mnie goni. Rozstawiaj to, kurde, szybciej. Jest, uff. No i teraz co mnie atakuj, no dawaj, no. Już leży. Uff. Jeszcze jedno takie trafienie. Jeszcze raz bym nie staranował i mogłoby to się źle dla mnie skończyć. No, jednak się tam bona przydała do ucieczki. Dobra, mam cię. To teraz wezmę tego drugiego. No i teraz jest też pytanie, czy ten mulak został przeze mnie trafiony, czy też nie. Ciężko stwierdzić. Dobra, jest. Proszę bardzo. Oho. Jeleń. No kręcą się te jelenie tutaj, kręcą. I nie wiem, czy tego mulaka trafiłem. On był gdzieś tutaj, więc zaraz... O, jeszcze puma tutaj, ale to bardzo stare odchody, więc pewnie już jej teraz tutaj nie ma. Tu były gdzieś te mulaki, choć nie widzę żadnej plamy. I tu... O, tu jest ten samiec. Chyba, do którego strzeliłem. Lecz najwidoczniej nie trafiłem, tak mi się wydaje. No to chyba spróbuję szczęścia jeszcze raz z tymi jeleniami. Tylko przydałby się sztucer przeładować. Chyba spróbuję jeszcze z tymi jeleniami, bo widzę, że tutaj nic nie zostało raczej trafione. To teraz, gdzie te jelenie mi spierdzieliły? Bo dzisiaj faktycznie do tych jeleni mam pecha. Polowanie moje dzisiejsze jest takie, no, na razie całkiem spoko, dwa woły plus jeden jeleń, ale tych jeleni, no, powinno być więcej. Tu jest tyle tych tropów, tej zwierzyny, a żadnej zwierzyny nie widać. W sensie, no nie dziwię się, bo ja tutaj teraz biegnę sprintem, wszystko płoszę, bo nie wiem, za czym ja chcę iść w sumie. Bo są i te jelenie, i widzę tutaj jakieś tropy woła również. No właśnie, tylko że te woły to gdzieś tam. To nie, ja idę jakoś w tę stronę. Tropem tych jeleni, który w sumie gdzieś jest tam chyba na dole. Dobra, jest jakiś. 160 metrów. Ustawię nadstawę na 150. Dostał. Skubany, ale musiałem się trochę nałazić za tymi wołami. Jeden gdzieś tam widziałem, że biegł, ale gdzieś się schował za drzewami. Ja tutaj cały czas jestem wystrachany, że skubany mnie staranują. Bo tak jeszcze raz mnie któryś uderzy, no i po mnie, więc... A ja chyba nie mam apteczki. Czy mam? Co ja tu kurde klikam? Chwilę. Mam ja apteczkę, czy nie mam ja apteczki? A ja mam apteczkę, dobra, to co ja tutaj płaczę, że zaraz mnie zabiją? Ja zapominam cały czas o tej apteczce. No, to teraz jednak jestem w stanie przetrwać takie dwa ataki, trzy chyba? No zależy, czasami to... Zależy chyba, jakie zwierzę cię uderzy. Zależy z jaką siłą. Ale patrzcie, jaki tam fajny most jest. Wow. Lubię tego typu charakterystyczne miejscówki tutaj w The Hunterze. No ale mnie nie interesuje most, tylko mnie interesuje wół. Czyli w sumie to będzie chyba ten gatunek zwierzęcia, na które najczęściej tutaj w The Hunterze, tutaj w tej, w tym południowoamerykańskim rezerwacie poluje. O, i nie trafiono w żaden organ żywotny. No kurczę, jak to wyglądało, jakbym trafił jakoś w kręgosłup. Ale zaraz zobaczymy, czy jakie jest krwawienie, bo... To ostatecznie od tego wszystko zależy. Bardzo małe. Ajajaj. No ale to tak czy inaczej pójdę jego tropem. I zobaczę, czy... O, jest! No dawaj, chodź do mnie. Chodź. Czekam.
No nie podbiegnie. Strzelam, bo zaraz mi ucieknie, stracę go z oczu. A nie chciałbym tego. W ogóle nie wiem, czy ten drugi strzał, czy go w ogóle trafiłem. I patrzcie, jeszcze spierdziela. Co za agent. No dostał, perfidnie, no nie. Nie ma opcji. Co bym nie trafił, chyba trzy trafienia to już powinny... O ile go faktycznie trafiłem trzy razy. Te trzy trafienia to powinny go już... No powinny sprawić, że się wykrwawi jednak. No, tempo krwawienia nadal bardzo małe. Nie odpuszczę mu, pójdę jego tropem. Nie ma co odpuszczać. Aha, gdzie on jest teraz? Słyszę go? Czym się wydaje? Gdzie on jest? A tu? Nie. W dół pobiegł? Czy to jest ten jego wcześniejszy trop? No to jest ten wcześniejszy. Patrzcie, zgubiłem skurczybyka. Zaraz, ja muszę zobaczyć tutaj ten... A tu! Dobra, 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 już mam. No i nadal bardzo małe, ale liczę na to, że zaraz padnie, no bez przesady. Może na coś jeszcze tutaj trafię. W sumie fajnie by było pumę jeszcze upolować. No ale coś, na tropy jakieś udało mi się natrafić, ale już samej pumy nie udało mi się wypatrzeć. No jak ten wół nie padnie po trzech trafieniach, ja rozumiem, że to były trafienia takie niezbyt w organy wewnętrzne. Chyba żadno z tych trafień, ale no bez przesady, trzy trafienia, no jasny gwint. Nadal bardzo mały, ja go zaraz dogonię i chyba jeszcze raz będę musiał do niego strzelić. Jaki uparty skurczybyk. W ogóle mu ta żywotność nie spada, 50, poniżej 50%, jak jest, tak jest. Chyba, że... No i nadal, 50-75, kurde. Ja cię dogonię i strzelę jeszcze raz, bo... Nie ma opcji. Byś mi uciekł. O, tu jakie fajne tereny na polowanie, szkoda, że tutaj nie zaczynałem odcinka, bo sporo widać tutaj, bardzo dobra widoczność w sensie. No gdzie on jest? Zaraz, jak będzie zaraz, że on się uzdrowi, to ja powiem tylko XD. Po trzech uzdrowił się chyba. Nie wierzę. Tak? No to gdzie on jest? Zaraz zobaczymy, czy się od czwartego strzału uzdrowi. No to chyba nie jest on. Tak daleko by uciekł? O kurde. Wymęczy mnie ten wół, widzę. Mam cię. Jeżeli on teraz nie padnie po tym czwartym strzale, chociaż no wiecie, jak się wyleczył, to się w sumie resetuje tak jakby, o ile to był ten sam, to po prostu odpuszczam sobie, pokłonię się i odpuszczę mu, bo zasłużył sobie na to, ale zaraz zobaczymy. Bo się okaże, że to nie ten, tylko jeszcze jakiś, a nie, to jakiś Axis Chital, to nie, to nie, to nie. Zaraz zobaczymy. To będzie chyba jego trop. Teraz podstawowe pytanie, czy to było dobre trafienie? Bo ciężko mi jest wyczuć z tym sztucerem, bo ten sztucer ma naprawdę... O, krwawienie bardzo małe, ale spadła mu żywotność. Ten sztucer ma słaby zasięg i ta kula mocno opada i przez to jakoś ciężko mi jest wyczuć to celowanie. O, tam zapierdzielają jakieś chyba Axisy czy Tale, ale już nie chcę mi się do nich chyba dzisiaj strzelać, bo mnie ten wół tak wymęczył, że ja muszę go znaleźć. Nie odpuszczę mu, no jasny gwint, jeszcze nie padł. A był tutaj trop krwi, że już żywotność 25 ileś tam. No dobra, jednak postanowiłem strzelić. Nie wiem, czy trafiłem. Jak trafiłem, to trafiłem. Jak nie, to trudno.
Moim celem jest tylko i wyłącznie ten wół. Mam go! No nareszcie, to jest po prostu niebywałe, ile musiałem do niego razy strzelić. I skubany ile wytrzymał. No w poprzednim odcinku, jak polowałem na te woły, to szybko padały. Ja muszę... chwilę. Zobaczmy. 3 trafienia jednak były. O cholera. No tutaj jest pierwsze trafienie. Takie sobie. Okej. Takie sobie. Drugie trafienie. Że co? Chwila, chwila. No niech to się drugie trafienie odpali. Czemu to mu się nie wbiło? Bo co, zaryło o róg? Tak jakby? No tak minimalnie wygląda, jakby zahaczyła kula o róg i może wtedy dlatego nie poleciała dalej. Dziwne. No i tutaj trzecie trafienie. Też takie sobie. Ale dopadłem. Dopadłem go, no kurczę. Co tam jest? Tam coś jest w oddali, ale nie mogę kliknąć. Coś się zbugowało. Nie, już nie chcę mi się dzisiaj tęczego strzelać. Ten wół mnie tak wymęczył. Skubany w poprzednim odcinku, no... dobre te trafienia moje były najwidoczniej, bo tu z tym wołem, co się namęczyłem, to dawno nie musiałem jednego zwierzaka tak długo tropić. No, oddaję mu szacunek, naprawdę. Okej, więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!